Witajcie, trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce, odbywają się one w Turcji. Jacy faworyci tych mistrzostw? Oczywiście Amerykanie, chociaż drużyna Majka Krzyżewskiego nie przyjechała do Turcji w najmocniejszym składzie bez swoich największych gwiazd, czyli bez Kobe Bryanta, bez Kevina Garneta. Przyjechał taki troszkę osłabiony skład, a największą jej gwiazdą jest Kevin Durant, czyli najlepszy strzelec sezonu regularnego w zeszłym sezonie Ligi NBA. Co może się Amerykanom przeciwstawić? No przede wszystkim Hiszpanie, którzy bronią tego tytułu, są mistrzami Europy również, jednak oni również przyjechali osłabieni bez swojej największej gwiazdy Paula Gasola z Los Angeles Lakers. Co do innych reprezentacji, Francuzi również przyjechali z mocną drużyną, ale także bez swojej największej gwiazdy, czyli Tony'ego Parkera San Antonio Spurs. Kto inny? Przede wszystkim Turcy. Turcy na własnym parkiecie z Hedo Turkoglu z pewnością będą sprawcami jednej z niespodzianek. Również nie możemy zapominać o innych europejskich drużynach, jak Grecja czy Słowenia. Dla mnie takim czarnym koniem tej imprezy będą Brazylijczycy. Naprawdę mają bardzo dobry skład. W ostatniej chwili niestety wypadł im jeden z głównych zawodników z center z Denver, Nene. Jednakże Leandro Barboza, czy Thiago Splitter, czy świetny rozgrywający Huerta z Bilbao tworzą naprawdę mieszankę wybuchową. Myślę, że Brazylijczycy będą mogli zamieszać i zdobyć medal na tych mistrzostwach. Zapraszam na projekt TipTip, którego sponsorem jest firma TipSport.